Zapewne pasażerowie MPK odetchną z ulgą, bo od 26 czerwca zniesione zostaną obostrzenia w środkach komunikacji miejskiej. Obecnie jeszcze trzeba się trochę pomęczyć. No w tej chwili mamy zamontowane przegrody odgradzające kierowcę od pasażerów. To widać, każdy, kto jeździ autobusami, widzi, że są miejsca wydzielone też, na których nie wolno siadać. Natomiast od 26 czerwca w ogóle znikają ograniczenia w komunikacji miejskiej. Może być autobus napełniony w 100% już pasażerami. MPK już wykonuje wstępne prace, aby od 26 czerwca poczuć luz. Choć zdaje się, że po tej dacie o luzie nie będzie mowy, bo wtedy do pojazdów będzie mogło wejść więcej osób. My już teraz zdejmujemy wszelkie przegrody, które odgradzają właśnie pasażerów od kierowcy, natomiast dalej na razie będzie wstrzymana sprzedaż biletów przez kierujących. No maseczki oczywiście obowiązują w transporcie. Tutaj nie ma żadnych zmian w rozporządzeniu, czyli po prostu na wolnym powietrzu maseczki nie muszą być noszone, ale w autobusach muszą.